Najgorzej, że od początku wszystko. No właśnie, nie? Nie ma checkpointów od jakiegoś chaptera. Tylko trzeba wszystko jeszcze raz. Połama na pięciu miejscu. Mamy kandydata do najgłupszej śmierci roku, tak? Poślizgnięcie się na bananie. A, to jest przeganialne. Tu jest w ogóle jakaś wentylacja jeszcze na dole. Aż podejrzę, ile zakończeń jest w tym chapterze, okej? Okay. Spróbuj wysadzić mackę tym razem. No ja bym chciała... Ja bym chciała te drzwi... Jednak jeszcze. Żeby jakoś się dostać do tej siekiery. Dobra, tylko teraz musimy uważać, żeby nie wdepnąć w to gówno. Aha. O, tu jest Staff Only. To jest chyba DLC. Teraz nie wiem, gdzie idziemy. Jezus, to są jakieś w ogóle zakrwawione rzeczy. Ktoś tu miał okres. Będziesz możesz granatu rzucić. No właśnie, jak się zbliżę do macki, to mnie łapie, no. Trochę, właśnie trochę się obawiam tego. Nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie idziemy? Do staw czy do ladies room? Tam jest exit. Aha, bo my tu musimy poznać kod do tego exit. O kurde. Potężny dość ten okres. No cóż. Życie. Scary text w ogóle. Oh my god. Because it was unfunny. Because it was offensive. Fuck you. The prequel to the movie. Fuck you. Excuse me. The sequel to the prequel to the movie. Yeah. Szkoda, że zapisów w tej grze nie ma. No właśnie. Dobra, to idziemy taki trochę. Jezus. Chapter 4. Ladies. I expected pink walls. Oho, co to jest? To jest ten zegar chyba. Aha, ktoś tu umarł. Ending 6-9. You died from cringe. Chcę, że ktoś umarł przede mną, ale on ma 9 na tym. A czemu tu się tak ciemno robi? Lol. Coś dziwnego się tam dzieje. The worst toilet in Scotland. Tu jest masa dziwnych numerków. 6-9. Dużo. Kolejny banan. Ja już się boję, nie wchodzę tam. Ale patrzcie, jak się ciemno robi w tej toalecie. No ale to poznaliśmy jeden numerek. On ma 9 na sobie. Żółtą. Też, bo jak za dużo popatrzysz, to umrzesz, ale nie wiem. A to światło, nie wiem. Dobra, idę tutaj. You are here. Staff only DLC to... Aha!
Czyli jednak to jest DLC. Ale to co ja mam zrobić? Czy ja mogę podnieść tego banana? Nie. Już boję się podchodzić do tego. To jest ciekawe. Jakby, żeby to spadło. No i nie wiem jak tam się kiera. Aha! Right click to swing. Jakoś tak słabo klika. Aha, tam była piątka, racja. Ta piątka też może się faktycznie do tego odnosić. Dobra, to... W takim razie do czego to? Może zaniosę to naszemu koledze. Wow! Aha. Take care of him. Right click to get... Aha. Fajnie. You've been gnomed. Do that again. Fajnie. Ja też się trochę wystraszyłam. O, Jezus. Hey buddy, any chance you got some toilet paper? Because this shit is empty over here, partner. Już wiem, że zaopiekowanie się gnomem to walnięcie nim o ścianę. No ja jak ja go upuszczam, to on wybucha. Czyli on działa trochę jak granat. Nie do końca wiem, co ja mam z nim potem zrobić. Dobra, tu jest ta piątka. Cześć Mariusz! Taki dobry partner do załatwienia się z siebie, że już wcześniej wiesz, że kolega chce papier, tak? Musimy go ten... Może jemu mamy dać tego gnoma? Tylko pytanie, kiedy on wybucha, czy jak go puścisz, czy po jakimś czasie. No właśnie. Właśnie tego nie wiem. Zapominam, że to F-ką się robi. Ty jeszcze private. Kyle was here. A mogę do tego kolegi jeszcze zapukać? Mam dla ciebie siekierę. Czekaj, stary. No patrzcie, nie da się mu dać siekiery. Gdzie ta siekiera? Ej, ten gnom jest bez spodni. On tyka. Dobra, nie rozumiem tego z tym gnomem.
Siekiera mi zniknęła w ogóle. No mnie też przeraża ten gnom. Public restroom rules. No joker dancing. I couldn't come up with to add that joke, ma'am. Other rules, but really wanted. Tu jest ta żółta dziewiątka. Wydaje mi się, że tu coś jest. Tu jest jedynka. Chyba czarna. Ale co dalej? Wiem, że różowa była piątka. Znaczy nie ma czarnej. Może jedynka jest niebieska. I żółta dziewiątka. Ale nie znamy pomarańczowego, czerwonego i zielonego. No może być podobno. Aha. Nie wiem, co się stało. Nie, bo on jest right click to get gnomed, więc ja po prostu nie będę klikać tego prawym przyciskiem. Może trzeba go gdzieś tu dać. Tu może być czerwona cyfra, ale jaka, to ja nie wiem. O co chodzi z tym gnomem? Co ja mam z nim zrobić? No właśnie, nie mogę mu dać gnoma, bo już kilka razy próbowałam w łapę wcisnąć, a on nie chce wziąć gnoma. W ogóle jakieś dziwne dźwięki wydaje. Aha! Nie! Pentakla wyszła! Kurde. Wydaje mi się, że jak długo nic nie robię, to ta tentakla wychodzi dopiero. Co tam w szybie było napisane? O matko, ja nie wiem. Ale to w tej szybie, tutaj? Bo chyba dasz radę mu podrzucić takie rzeczy jak gnoma wrzucić górą. Aha. Nie wiem, czy dam radę górą, bo tutaj jest za mała przerwa. Because this shit is empty over here, partner. Thanks. Albo jak wrzucisz coś do kibla, to wychodzi. A, może. Może ona się pojawia. Się coś do kibla. Thank you.
Aniu! Równo ma trzeba dać tej matce? O Jezus. Ja mu też nie mogę dać tej siekiery. No w ogóle znika ta siekiera mi gdzieś. A, tutaj jest, dobra, nieważne. Ale ona jest chyba tylko do tych drzwi. W ogóle znowu mam ten granat tutaj, on się tu zrespił. Więc w sumie mogłabym coś jeszcze wysadzić. Może tutaj. Nie. To, tu jest ta dziewiątka. Mi się wydaje, że tu jest ta liczba. Ale skąd mam wiedzieć, która? Kurde, nic nie widzę. Tu jest wyraźnie ta jedynka. W sumie nie wiadomo, jakiego koloru tak do końca. Scary text. Bym się chciała tego pozbyć, a nie wiem też jak za bardzo. Tu puszki. Coś tu wydaje w ogóle dziwne dźwięki, też nie wiem. O co chodzi w tej grze, żeby uciec z toalety? Wyskoczyła mi wiadomość na Discordzie, że dziwne granie mój mózg przeczytał jako erotomania. Boże, otaru. Ja zaraz ogarnęłam, że w tej łazience jest banan. Jedynka jest chyba czerwona, skoro reszta jest na czerwono, to tak zgaduję. A, no może, ale nadal nie znamy reszty liczb. Niestety. Tu jest jeszcze No tylko, że nie da się za bardzo z tym nic zrobić. I belong in the trash. Nie chcę wrzucać tego do toalety.
Może coś tu jeszcze trzeba wysadzić, kurde. Gnom do kosza. Że nie, że jak dotknie to gniazdko, to już walnie na amen. Nie, raz właśnie można dotknąć. Wskazuje karteczka, że coś należy do śmietnika. Nie chodzi o plakat z takim rysunkiem do kosza. No, jakiś tam rysunek zrywałam. Że ten, od piątki. Aha, you did a thing. Jest tam osiągnięcie. Gnom do kosza. Chyba niespecjalnie. Próbowałam położyć Fipie, tak w końcu leżałam z półtorej godziny. Nie mogłam, bo co 10-15 minut do buca leciałam. Się wkurzyłam, bo ktoś tam hałasował. Wstałam i poszłam do sklepu. O, współczuję bardzo. Się nie dało pospać trochę. No, super pomogłaś w pracy. Nie, myśmy weszli do tej toalety, bo chcieliśmy się wysikać. A jak wyszliśmy, to okazało się, że drzwi zniknęły. Dopiero żeśmy wywalili dziurę, nie? I jest exit, tylko że do tego exit to musimy się dostać kodem jakimś, no. A jak mu teraz dam granat, to coś nowego powiesz? Nie. Potrzebujemy kod. O, nagle aparat w ogóle. Ej, może mu damy aparat. Ej, mogę robić zdjęcia! Lol. A. Czekajcie. Tylko nie wychodzi żaden ten. Chciała, żebyście tam zrobili zdjęcie. O, czwórka się świeci. Nie. Jezus, już myślałam, że się czwórka świeci, ale to się świeci, bo. W sumie nie wiem, czemu się świeci. To jakieś odbicia światła chyba są, tylko. No jest ta jedynka tutaj. Ale nie wiem, ona nie jest chyba... Ona jest żółta w ogóle. Albo pomarańczowa. Jak się poświeci tym. A czy Seba? Pewnie, że wczoraj obczaiłem fajny hororek z bardzo ciekawą mechaniką, który by, myślę, że by ci się spodobał. Dobrze, Hotaru, chętnie przygarnę. Wrzuć mu do kabiny, niech sobie zdjęcie zrobi. No właśnie chciałam mu podrzucić, ale... zaczęłam się bawić. On nie chce. Zgubię, bo ja jakby nie mogę z tym żadnych zdjęć robić. Mogę sobie tylko rozświetlać jakby. Za pomocą aparatu. No ale to niewiele mi daje. Cześć Team Koza! Wrzuć mu do kabiny. Nie wiem, czy mi się uda. No i tentakla. Zamordowałam! Boże, w końcu zamordowałam tą tentaklę. Ja. Okej. Już wpadniesz na tego banana znowu. Dzięki, Lunardi. O, tu jest w ogóle toilet grenade.
Widzisz, tutaj jest nawet napisane approximately 4 seconds before pulling the pin and the explosion, czyli 4 sekundy po tym, jak się wyciągnie. To tak, jak się czyta notatki w grach, nie? I tu znowu jest ten granat. Siekiera, nie można mu rozwalić drzwi. Nie, bo ona jest tylko do żółtych drzwi. Praktycznie nic innego się nie rozwala tym. Póki co mieliśmy tylko jedna żółta drzwi. Zemsta. Przepraszam za ładne rozwalenie macki. Teraz granat na gnoma. O Boże, nie, nie. To chyba nie jest dobry pomysł. W ogóle, czekajcie. Może rozwalimy... Tu, tak. Nie, tutaj się nic nie rozwaliło. Aha. Dostałam sushi. Tak, sir. Cześć, Legion! O, dziękuję za wodę. To jest zdrówko. Fajnie. Gdzie ja mam to sushi dać? Może temu gościowi? Nie. On nic nie chce już! Zapcham toaletę wielkim sushi. A gdzie ten gnom w ogóle? Gdzie ja go dałam? Aha, tu. Gnomie, nie chcesz sushi? Bro, action to tylko ja widziałam. Ale to i tak chyba się nic nie da z tym zrobić więcej. Aha! Świetnie, dotknęłam dwa razy. A, dobry wieczór, Kalin! Dobrze, myślę, że... Ogólnie gramy już godzinkę. I bym chciała powoli zmienić grę na coś innego. Więc możemy jeszcze zobaczyć to DLC, które tam jest. Najwyżej jeszcze kiedyś do tej gry wrócimy. żeby poznać jakieś inne zakończenia. Na razie i tak nie mam pomysłów. Jestem ciekawa, czy da się w ogóle uciec z tej toalety. To twoja wina, Alexa! Bo powiedziałaś o suszarce i myślałam, że coś daje się jednak zrobić. Takie nogi. No, dupę nam gdzieś urwało w ogóle. Chyba kosmiczne rzeczy się tu działy. Można płakać w toalecie. Kazałam ci matę. No, no. Ej, w ogóle teraz jest naprawiona ta suszarka. Aha. Jadła. Niebieski 2 jest na zdjęciu. O mój Boże, serio? Nie zauważyłam. Ja pitole. Nie, no to jeszcze raz, no chcę dojść do DLC. Cześć, Hito!
Boże drogi, co za życie. Hey buddy, any chance you got some toilet paper? Cause this shit is empty over here, partner. Thanks. A faktycznie jest ta dwójka niebieska. Tu jest śrubokręt. Skąd nagle śrubokręt się tu wziął? Tym śrubokrętem to jeszcze zrobić? Lol. Wcześniej nie było tu śrubokręta. No, właśnie, że tam. Doświadczona w dolaru. Możemy dać temu na początku gościowi coś innego niż rolkę papieru. No właśnie granat możemy udać, a on nam pokazuje, żeby ścianę rozwalić. Co? You can't peek at other stars, not from this angle at least. Że nic nie kliknęłam w ogóle nawet. What the fuck? Aha, i to jest fixed niby. Ale ja się boję już to klikać. Dobra, idziemy do stafu. Aha. Jest jakiś czerwony guzik. Wow! Shift to run. Co? No, można, Seba. Robiliśmy to wcześniej. Jakbyś chciał zobaczyć, to zapraszam na powtórkę. Aha. Co? No super. Ending 15 na 16. What the fuck? Ja jest jednak nastawiona, że trzeba robić błędy i w tym ranie pojawiają się inne rzeczy. No chyba tak. Chyba tak. W ogóle cześć Cuki. Masakra. Aha, i z ten. I tu mnie teleportnęło. Make clock show less time, turn into a mouse, make funny noise, button. But. Super. Aha. Fajnie. Ale tam jest jakiś wielki szczypek. Miłość mojego życia. Turn into a mouse. Aha. Da się kliknąć coś. Ej! Nie da się zjeść sera. Today somebody glued all my stuff to the table and also under the table. Muszę się schować za papierem toaletowym. No fajnie, a... Co ja mam z tym zrobić teraz? Mogę wejść pod łóżko. Rafinowane żarty. Że tak wejdziesz do tego klopu.
Ale to ja nie wiem, czy ja mogę wyjść w ogóle stąd. To jest w ogóle sterta zegarów. Nie, no nie chcę wracać do poprzedniego. Chcę. Jak ja mam wrócić do mojego kształtu wysokiego? Jak mogę umrzeć? Że szczypek jest miłością twojego życia. Myślę, że tak. No, jak wrócę, no to muszę od nowa. Ech. No, ale tu jest coś z tym śrubokrętem. Ja myślę, że ten śrubokręt może się jeszcze do czegoś przydać. Skoro on tu się pojawił w związku z tą suszarką. Wypij coś albo zjedz, tak jak w Alice in Krainie Czar. No, w sumie. Chciałam zjeść ten serek, ale nie dało się. Dobrze, będziemy kończyć. Póki co. Możemy jeszcze kiedyś do tej gry wrócić i zobaczyć inne jakieś zakończenia. Tym bardziej, że jakby tutaj jest dużo możliwości jeszcze. W ogóle twórcy tej gry stworzyli, tworzą jakąś nową Sea Chronicles z jakimś właśnie wielkim szczypkiem. Się porusza po łódce człowiek. Jakieś dziwne rzeczy, jakby ktoś był zainteresowany. Ale trochę tych osiągnięć mi wpadło, w sumie połowa prawie. Więc no, można sobie popróbować. Śmieszne rzeczy są. Te numerki ciekawie się zdaniem. Ty tak lubisz jakieś takie dziwne gierki? Tak, ja bardzo lubię. Tylko ciężko zawsze znaleźć takie, żeby były w miarę ciekawe i na przykład nie dające po oczach mocno. Bo sporo fajnych znajdowałam, na przykład takich, które były dosyć oczodajne. W każdym razie ciekawie to wygląda. Frog Fraction? Nie, nie znam. Dobrze, kochani. Przejdziemy sobie do kolejnej gierki. Sobie zmienię. Tutaj wyświetlano. A jak mi Twitch na to pozwoli. O. Dobra.